Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu programu Rozmowa Tygodnia. Dzisiaj moim Państwa gościem jest prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, były siatkarz Paweł Papke. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Spotykamy się w Kętrzynie przy okazji podpisania aktu inauguracyjnego Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkoleniowych. Można powiedzieć, że ten pomysł SOS-ów, kontynuowany już od kilku lat, jest strzałem w dziesiątkę. Oczywiście, my jako Polski Związek Piłki Siatkowej staramy się cały czas ten projekt rozwijać, wspomagać samorządy, abyśmy byli takim partnerem, na którym mogą samorządy nas liczyć. Oczywiście kilka tygodni temu nowa umowa podpisana przez Polski Związek z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Znowu opiewa na kwotę 13 milionów złotych, także mamy zapewnione budżetowanie, aby nasza młodzież w całej Polsce mogła się szkolić, uprawiać sport poprzez siatkówkę, abyśmy mogli tych najlepszych wybierać, aby w przyszłości ta młodzież mogła nas reprezentować na arenie międzynarodowej, czy w Mistrzostwach Świata, czy w Igrzyskach Olimpijskich. Czym Pana zdaniem jest spowodowane to rosnące zainteresowanie siatkówką, bo chyba nie tylko sukcesami drużyn narodowych? No rzeczywiście, wszystko to, co my robimy wokół siatkówki, na przykład siatkarskie ośrodki szkolne, rozgrywki ligowe, mecze reprezentacyjne, te wielkie zainteresowanie, to, co dzieje się na trybunach, te uśmiechy ludzi, to pozytywne kibicowanie, brak agresywności, brak złości, wszystko to buduje bardzo dobry wizerunek Polskiego Związku Piłki Siatkowej i polskiej siatkówki. Oczywiście dochodzą do tego jeszcze bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o kadry młodzieżowe, no i jakby wynik zeszłego roku naszych chłopaków, Mistrzostwo Świata we wrześniu zdobyte w 2014 roku powoduje to, że wynikowo na pewno jesteśmy sportem zespołowym numer jeden w Polsce, a popularnością, taką oglądalnością gonimy cały czas piłkę nożną. Jak teraz po upadnięciu tej ubiegłorocznej euforii ocenia Pan zarówno organizacyjnie i sportowo ubiegłoroczną imprezę mistrzowską? To było cudowne wydarzenie. Ja osobiście śledziłem kilka pojedynków Polaków, ale też nie tylko, bezpośrednio na boisku, ale wszystko to, co działo się wokół tej imprezy, wspaniałą postawę naszych zawodników, ale też to, co wyczyniali kibice na trybunach i to, w jaki sposób potrafili zmotywować i pociągnąć na naszych przedstawicieli już na samym korcie, to też my wszyscy kibice jesteśmy ojcami sukcesu tego wspaniałego wyniku, jakim jest Mistrzostwo Świata. No niestety później cieniem trochę położył się na tym fakt zatrzymania poprzedniego prezesa przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak teraz Pan jako nowy prezes chce zmienić właśnie ten wizerunek związku, który właśnie powstał w związku z tą aferą? Polski Związek cały czas działa zgodnie z polskim prawem o sporcie, cały czas zgodnie ze swoim statutem. Cały czas się staramy, aplikujemy o kolejne imprezy rangi mistrzowskiej. Ministerstwo Sportu i Turystyki tutaj nie widzi zagrożenia, zresztą ta kwota pieniędzy przeznaczona znowu na siatkarski ośrodek szkolny pokazuje, że jesteśmy wiarygodnym partnerem dla Ministerstwa Sportu i Turystyki, co za tym idzie dla polskiego rządu. Oczywiście troszeczkę ten wizerunek ucierpiał, ale staramy się odbudowywać poprzez nowe osoby. Na pewno taką osobą jest moja postać. W tej chwili właśnie dobieram nowych współpracowników, abyśmy i wizerunkowo, ale przede wszystkim sportowo, co mi najbardziej zależy, jako byłemu zawodnikowi, byłemu reprezentantowi kraju, wynikowo tą naszą dyscyplinę jeszcze podźwigać, aby nasi siatkarze plażowi mieli lepsze warunki, bo przypomnę tylko, już za parę miesięcy w Olsztynie wielki turniej Grand Slam, jeden z najważniejszych turniejów na świecie, jeśli chodzi o siatkówkę plażową. Będziemy gościli najlepszych fachowców w tej dyscyplinie siatkówki na świecie. W tym roku kolejne mistrzostwa drużyn młodzieżowych w Kętrzynie. Jakie Pan ma oczekiwania w stosunku do naszego miasta, w porównaniu też chociażby do mistrzostw, które miały tutaj miejsce rok temu i dwa lata temu? Przez Polski Związek Organizatorzy, jakim jest miasto Kętrzyn, jest bardzo wysoko oceniany. Tutaj podziękowania na ręce pana burmistrza, że po raz wtóry aplikował o tą imprezę. My naprawdę bardzo się cieszymy, że młodzież z całej Polski może przyjechać do Kętrzyna. Ma tu cały pakiet socjalny zapewniony, treningowy, całą bazę sportową. Naprawdę jest to przyjazne miasto, jeśli chodzi o sportowców.
No i oczywiście to wszystko, co jakby samorząd tutaj regionalny wkłada, również oczywiście z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, żeby te mistrzostwa miały taką naprawdę oprawę już, tak jak to się dzieje na meczach Plus Ligi czy Orlen Ligi, czyli te refleks, bandy, statystycy, medale, całe show, które się dzieje wokół. Ja miałem przyjemność już gościć i w zeszłym roku, i dwa lata temu na tych mistrzostwach, naprawdę pełne trybuny. Aż serce się cieszy, że siatkówka młodzieżowa zdobywa taką popularność. Tylko w Kętrzynie jest taki trochę problem, zarówno patrząc na SOS-y, jak i poprzednie dwie imprezy mistrzowskie, że więcej dziewcząt garnie się do siatkówki niż panów. Czy ta impreza najbliższa ma szansę to zmienić? Tak, rzeczywiście mamy tutaj SOS siatkarski dziewcząt, ale chcieliśmy właśnie w tym roku pokazać, jak chłopcy grają w siatkówkę, aby przy tych SOS-ach też mogły sobie funkcjonować kluby męskie, bo myślimy szeroko. Chciałbym, i to jest nasze marzenie, że przy każdym SOS-ie, na przykład jeśli jest żeński, to też żeby grupa męska funkcjonowała, wykorzystywała ten sprzęt, bo sprzętu jest wystarczająco dużo, aby obsłużyć dwie czy trzy grupy treningowe, aby wchodzili na salę i tak samo podnosili swoje umiejętności techniczne czy zespołowe, czy generalnie życie w grupie, bo sport to jest piękna rzecz, która powoduje odciągnięcie naszej młodzieży od komputerów, od tych bolączków dnia codziennego i powoduje, że napełnia się tą pozytywną adrenaliną, pozytywną energią. No bo stare przysłowie, tak, w zdrowym ciele zdrowy duch, także myślmy o wychowaniu naszej młodzieży również poprzez kulturę fizyczną. Więc może tak na zakończenie zachęcające również zdradzi pan, skąd u pana wzięła się ta siatkarska pasja? No, ja pochodzę ze Starogardu Gdańskiego, to jest na Kociewiu, teraz województwo pomorskie. Od zawsze byłem chyba najwyższy w grupie, stworzono też klasę siatkarską, coś podobnego jak teraz się dzieje, jeśli chodzi o siatkarskie ośrodki szkolne, ale troszeczkę inną, w innej strukturze. Mieliśmy 6 godzin WF-u obowiązkowo i 6 godzin SKS-u, już czysto siatkarskie. Spotkałem oczywiście takiego wariata, pozytywnie zakręconego człowieka, trenera, pedagoga, który również kochał siatkówkę i zaraził pewną grupę młodzieży do tego sportu. No i stąd się wziąłem. Później moja kariera się przeniosła do Warszawy. Uczęszczałem do liceum sportowego w Warszawie. Tam grałem w MDK-u warszawskim już. Później oczywiście ciężka praca, troszkę talentu, troszkę szczęścia w życiu. No i pozwoliło mi to kiedyś w przyszłości reprezentować nasze barwy narodowe. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że również młodzi kętrzyniacy poczują się tym zachęceni, ponieważ polska siatkówka stoi również tą męską jak najbardziej. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Moim Państwa gościem był prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, były siatkarz Paweł Papke. Dziękuję za uwagę, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.